Wskaż wzór funkcji kwadratowej f, której najmniejsza wartość jest równa 2. Aby najmniejsza wartość funkcji kwadratowej była równa 2, to istotna kwestia jest taka, że jej wierzchołek musi leżeć na poziomie dwójki. Czyli na przykład mogłaby wyglądać w ten sposób. Czyli ramiona muszą iść do góry i jej q, czyli druga współrzędna wierzchołka paraboli, musi być równa 2. Czyli wierzchołek zapiszmy, że to będzie jakieś p i 2. No i teraz przeanalizujmy sobie odpowiedzi i przypomnijmy sobie postać kanoniczną funkcji kwadratowej. To było a x minus p do kwadratu dodać q, gdzie wierzchołek paraboli miał właśnie współrzędne p i q. Czyli zobaczmy, q to jest ten wyraz wolny stojący za nawiasem i popatrzmy, gdzie q wynosi 2. Q równe 2 jest tutaj i q równe 2 jest tutaj. Tylko ważna kwestia. My szukamy najmniejszej wartości, czyli chcemy, żeby ramiona poszły do góry. A żeby ramiona poszły do góry, to współczynnik stojący przed nawiasem, czyli to jest nasz współczynnik a, musi być większy od zera. Wtedy ramiona idą do góry. Czy odpowiedź prawidłowa to będzie odpowiedź C, funkcja f od x równa 2 w nawiasie x minus 1 do kwadratu dodać 2.